Rozdział szósty. A panowie Rawlinson i Tarkowski oczekiwali rzeczywiście dzieci, ale nie wśród wzgórz piaszczystych Wadi Rajan, dokąd nie mieli ani potrzeby, ani ochoty jechać, lecz w zupełnie innej stronie, w mieście El Fachen, nad kanałem tegoż nazwiska, przy którym oglądali dokonane przed końcem roku roboty. Odległość między El Fachen a Medinet wynosi w prostej linii około 45 kilometrów. Ponieważ jednak nie ma bezpośredniego połączenia i trzeba jechać na El Wasta, co podwaja niemal drogę, przeto pan Rawlinson, rozglądając się w przewodniku kolejowym, czynił następujące wyliczenia. Hamis wyjechał onegdaj, czyli przedwczoraj, wieczór, mówił do pana Tarkowskiego, i w El Wasta złapał pociąg idący z Kairu. W Medinet jest zatem dziś rano. Dzieci zapakują się w godzinę. Wyjechawszy wszelako w południe, musiałyby czekać na nocny pociąg idący wzdłuż Nilu, a ponieważ nie pozwoliłem Nel jechać nocą, więc wyruszą dziś rano i będą tu zaraz po zachodzie słońca. Tak, rzekł pan Tarkowski, Hamis musi trochę odpocząć, a Stasiowi pali się wprawdzie w głowie, jednakże gdy chodzi o Nel, można zawsze na niego liczyć. Zresztą posłałem mu także kartę, by nie wyjeżdżali na noc. Dzielny chłopiec i ufam mu zupełnie, odpowiedział pan Rawlinson. Co prawda to i ja. Staś przy swoich rozmaitych wadach ma prawy charakter i nigdy nie kłamie, albowiem jest odważny, a kłamią tylko tchórze. Energii też mu nie brak i jeśli z czasem zdobędzie się na spokojną rozwagę, to myślę, że da sobie radę na świecie. Z pewnością, co zaś do rozwagi, to czy ty byłeś rozważny w jego wieku? Muszę przyznać, że nie, odpowiedział śmiejąc się pan Tarkowski. Ale może nie byłem tak pewny siebie jak on. To przejdzie. Tymczasem bądź szczęśliwy, że masz takiego chłopca. A ty, że masz takie słodkie i kochane stworzenie jak Nel. Niech ją Bóg błogosławi, odpowiedział ze wzruszeniem pan Rawlinson. Dwaj przyjaciele uścisnęli sobie dłonie, po czym zasiedli do przeglądania planów i kosztorysów robót. Na tym zajęciu spłynął im czas aż do wieczora. O godzinie szóstej, gdy już zapadła noc, znaleźli się na stacji i chodząc po peronie rozmawiali w dalszym ciągu o dzieciach. Pyszna pogoda, ale chłodno, ozwał się pan Rawlinson. Czy aby Nel wzięła ze sobą ciepłe ubranie? Staś będzie o tym pamiętał i Dinach także. Żałuję jednakże, że zamiast sprowadzić ich tu, nie pojechaliśmy sami do Medinet. Przypomnij sobie, że tak właśnie radziłem. Wiem, i gdyby nie to, że mamy stąd jechać dalej na południe, byłbym się na to zgodził. Wyliczyłem wszelako, że droga zajęłaby nam dużo czasu, jeżeli bylibyśmy krócej z dziećmi. Przyznam ci się zresztą, że to Hamis poddał mi myśl, żeby je tu sprowadzić. Oświadczył mi, że ogromnie do nich tęskni i że byłby szczęśliwy, gdybym go po oboje posłał. Nie dziwię się, że się do nich przywiązał. Dalszą rozmowę przerwały sygnały oznajmiające zbliżanie się pociągu. Po chwili w ciemności ukazały się ogniste oczy lokomotywy, a jednocześnie dał się słyszeć zdyszany jej oddech i gwizdanie. Szereg oświeconych wagonów przesunął się wzdłuż peronu, zadrgał i stanął. Nie widziałem ich w żadnym oknie, rzekł pan Rawlinson. Siedzą może głębiej i zapewne zaraz wyjdą. Podróżni zaczęli wysiadać, ale przeważnie Arabowie, gdyż w El Fachen, prócz pięknych gajów palmowych i akacjowych, nie ma nic ciekawego do widzenia. Dzieci nie przyjechały. Hamis albo nie złapał pociągu w El Wasta, ozwał się odcieniem złego humoru pan Tarkowski, albo też po nocnej podróży zaspał i przyjadą dopiero jutro. Może być, odpowiedział z niepokojem pan Rawlinson, ale i to być może, że któreś zachorowało. Staś by w takim razie zatelegrafował. Kto wie, czy depeszy nie zostaniemy w hotelu. Pójdźmy. Ale w hotelu nie czekała ich żadna wiadomość. Pan Rawlinson był coraz niespokojniejszy. Wiesz, co się jeszcze mogło zdarzyć? Rzekł pan Tarkowski. Oto, jeśli Hamis zaspał, to nie przyznał się do tego dzieciom. Przyszedł do nich dopiero dziś i powiedział im, że mają jutro jechać. Przed nami będzie się wykręcał tym, że nie zrozumiał naszych rozkazów. Na wszelki wypadek zatelegrafuję do Stasia. A ja do Mudira Fayumu. Mudir to gubernator. Po chwili dwie depesze zostały wysłane. Nie było jeszcze wprawdzie powodów do niepokoju, jednakże w oczekiwaniu na odpowiedź inżynierowie źle spędzili noc i wczesny poranek zastał ich na nogach. Odpowiedź od Mudira przyszła dopiero koło 10 i brzmiała jak następuje. Sprawdzono na stacji. Dzieci wyjechały wczoraj do Khark el-Sultani.
Łatwo zrozumieć, jakie zdumienie i gniew ogarnęły ojców na tę niespodziewaną wiadomość. Przez czas, jaki spoglądali na siebie, jakby nie rozumiejąc słów depeszy, po czym pan Tarkowski, który był człowiekiem porywczym, uderzył dłonią w stół i rzekł: to pomysł Stasia, ale ja go oduczę takich pomysłów. Nie spodziewałem się tego po nim, odpowiedział ojciec Nel. Lecz po chwili zapytał: no a cóż, Chamis? Albo ich nie zastał i nie wie, co począć, albo pojechał za nimi. Tak i ja myślę. I w godzinę później wyruszyli do Medinet. W namiotach dowiedzieli się, że nie ma wielbłądników, a na stacji potwierdzono, że Chamis wyjechał z dziećmi do El Khark. Sprawa przedstawiała się coraz ciemniej i rozjaśnić ją można było tylko w El Khark. Jakoż dopiero na tej stacji zaczęła się odsłaniać straszliwa prawda. Zawiadowca, ten sam zaspany w ciemnych okularach i czerwonym fezie Egipcjanin, opowiedział im, że widział chłopca około lat 14 i 8-letnią dziewczynkę z niemłodą murzynką, którzy pojechali na pustynię. Nie pamięta, czy wielbłądów było razem 8 czy 9, ale zauważył, że jeden był objuczony jak do dalekiej drogi, a dwaj beduini mieli także duże juki przy siodłach. Przypomina też sobie, że gdy przypatrywał się karawanie, jeden z wielbłądników Czy ci Anglicy wrócili? Zapytał pan Tarkowski. Tak jest, wrócili jeszcze wczoraj z dwoma zabitymi wilkami, odpowiedział zawiadowca. I zdziwiło mnie nawet to, że nie wracają razem z dziećmi. Ale nie pytałem ich o powód, gdyż to do mnie nie należy. To powiedziawszy, odszedł do swoich obowiązków. Podczas tego opowiadania twarz pana Rawlinsona stała się biała jak papier. Patrząc błędnym wzrokiem na przyjaciela, zdjął kapelusz, podniósł dłoń do spotniałego czoła i zachwiał się, jakby miał upaść. Rawlinson, bądź mężczyzną, zawołał pan Tarkowski. Dzieci nasze porwane, trzeba je ratować. Nel, Nel, powtarzał nieszczęsny Anglik. Nel i Staś. To nie Stasia wina. Zwabiono tu oboje podstępnie i porwano. Kto wie dlaczego? Może dla okupu. Chamis jest niezawodnie w spisku. Idrys i Gebr także. Tu przypomniał sobie, co mówiła Fatma, że obaj Sudańczycy należą do pokolenia Dangalów, w którym urodził się Mahdi, i że z tegoż pokolenia pochodzi Hadigi, ojciec Chamisa. Na to wspomnienie serce zamarło mu na chwilę w piersiach. Zrozumiał bowiem, że dzieci mogły być porwane nie dla okupu, ale dla zamiany na rodzinę Smaina. Ale co z nimi zrobią współplemieńcy złowrogiego proroka? Skryć się na pustyni lub gdzieś nad brzegiem Nilu nie mogą, bo na pustyni pomarliby wszyscy z głodu i pragnienia, a nad Nilem złapano by ich z pewnością. Chyba więc zbiegną z dziećmi aż do Mahdiego. I ta myśl napełniła pana Tarkowskiego przerażeniem, ale energiczny eks-żołnierz prędko przyszedł do siebie i począł przebiegać myślą wszystko, co się stało, a jednocześnie szukał środków ratunku. Fatma, rozumował, nie miała powodu mścić się ani nad nami, ani nad naszymi dziećmi. Jeżeli więc zostały porwane, to widocznie dlatego, aby wydać je w ręce Smaina. W żadnym razie śmierć im nie grozi. I szczęście w nieszczęściu. Ale natomiast czekaj, jest straszna droga, która może być dla nich zgubną. I natychmiast podzielił się tymi myślami z przyjacielem, po czym tak mówił. Idrys i Gebr, jako dzicy i głupi ludzie, wyobrażają sobie, że zastępy Mahdiego są już niedaleko, a tymczasem Chartum, do którego Mahdi dotarł, leży stąd o 2000 kilometrów. Tę drogę muszę przebyć wzdłuż Nilu i nie oddalać się od niego, gdyż inaczej wielbłądy i ludzie popadali bez pragnienia. Jedź natychmiast do Kairu i żądaj od Chedywa, by wysłano depesze do wszystkich posterunków wojskowych i by urządzono pościg na prawo i lewo wzdłuż rzeki. Szejkom przybrzeżnym przyrzecz za schwytanie zbiegów wielką nagrodę. Po wsiach niech zatrzymują wszystkich, którzy się zbliżą powodem. W ten sposób Idrys i Gebr muszą wpaść w ręce władzy, a my odzyskamy dzieci. Pan Rawlinson odzyskał już zimną krew. Jadę, rzekł. Te łotry zapomniały, że armia angielska Wolseleya, śpiesząca na pomoc Gordonowi, jest już w drodze i że odetnie ich od Mahdiego. Nie umkną, nie mogą umknąć. Wysyłam w tej chwili depesze do naszego ministra, a potem jadę. Co ty zamierzasz? Telegrafuję o urlop i nie czekając odpowiedzi ruszam w ich ślady Nilem do Nubii, by dopilnować pościgu. Więc się musimy spotkać, gdyż i ja uczynię z Kairu to samo. Dobrze, a teraz do roboty. Z pomocą Bożą, odpowiedział pan Rawlinson. Rozdział 7. A tymczasem wielbłądy pędziły jak huragan po błyszczących od księżyca piaskach. Zapadała głęboka noc.
Księżyc, z początku wielki jak koło i czerwony, zbladł i wytoczył się wysoko. Oddalone wzgórza pustyni pokryły się muślinowym, srebrnym oparem, który, nie przesłaniając ich widoku, zmienił je jakby w świetlane zjawiska. Od czasu do czasu spoza skał, tu i ówdzie rozsianych, dochodziło żałosne skomlenie szakali. Upłynęła znów godzina, Staś otoczył ramieniem Nel i podtrzymywał ją, usiłując przez to złagodzić męczące rzuty szalonej jazdy. Dziewczynka coraz częściej zaczęła wypytywać go, dlaczego tak pędzą i dlaczego nie widać ani namiotów, ani tatusiów. Staś postanowił wreszcie powiedzieć jej prawdę, która i tak prędzej czy później musiała się wydać. — Nel — rzekł — ściągnij rękawiczkę i upuść ją nieznacznie na ziemię. — Dlaczego, Stasiu? A on przycisnął ją do siebie i odpowiedział z jakąś niezwykłą mutkliwością. — Zrób, co ci mówię. Nel trzymała się jedną ręką Stasia i bała się go puścić, ale poradziła sobie w ten sposób, że poczęła ściągać ząbkami rękawiczkę, z każdego palca osobno, a wreszcie, zsunąwszy ją zupełnie, upuściła na ziemię. — Po niejakim czasie rzuć drugą — ozwał się znowu Staś. — Ja rzuciłem już swoje, ale twoje łatwiej będzie dostrzec, bo jasne. I widząc, że dziewczynka patrzy nań pytającym wzrokiem, tak mówił dalej. — Nie przestrasz się, Nel. Ale widzisz, być może my wcale nie spotkamy ani twego, ani mojego ojca. I że nas ci szkaradni ludzie porwali. Ale się nie bój, bo jeśli tak jest, to pójdzie za nami pogoń. Dogonią i odbiorą nas z pewnością. Dlatego kazałem ci rzucić rękawiczki, żeby pogoń znalazła ślady. Tymczasem nie możemy zrobić nic innego, ale później coś obmyślę. Z pewnością coś obmyślę, tylko nie bój się i ufaj mi. Lecz Nel, dowiedziawszy się, że nie zobaczy tatusia i że uciekają gdzieś daleko na pustynię, zaczęła drżeć ze strachu i płakać, tuląc się jednocześnie do Stasia i wypytując wśród łkań, dlaczego ich porwali i dokąd ich wiozą. On pocieszał ją jak umiał i prawie takimi słowami, jakimi jego ojciec pocieszał pana Rawlinsona. Mówił, że ojcowie i sami będą ich ścigali i zawiadomią wszystkie załogi wzdłuż Nilu. Na koniec zapewniał ją, że cokolwiek bądź by się stało, on jej nie opuści nigdy i będzie jej zawsze bronił. Ale w niej żal i tęsknota za ojcem większe były nawet od strachu, więc długi czas nie przestawała płakać. I tak lecieli oboje żałośni wśród jasnej nocy po bladych piaskach pustyni. Stasiowi jednak ściskało się serce nie tylko żalem i obawą, lecz i wstydem. Temu, co się stało, nie był wprawdzie winien, natomiast przypominał sobie swoją dawną chełpliwość, którą tak często ganił w nim ojciec. Poprzednio był przekonany, że nie ma takiego położenia, w którym by nie dał sobie rady. Poczytywał się za jakiegoś niezwyciężonego junaka i gotów był wyzwać cały świat. Obecnie zaś zrozumiał, że jest małym chłopcem, z którym każdy może zrobić, co zechce, i że oto pędzi wbrew woli na wielbłądzie dlatego tylko, że tego wielbłąda pogania z tyłu półdziki Sudańczyk. Czuł się z tym okropnie upokorzony, a nie widział żadnego sposobu oporu. Musiał przyznać sam przed sobą, że się po prostu boi i tych ludzi, i tej pustyni, i tego, co ich oboje z Nel może spotkać. Obiecywał jednak szczerze nie tylko jej, ale sobie, że będzie nad nią czuwał i bronił jej choćby kosztem własnego życia. Nel, zmęczona płaczem i szaloną jazdą, trwającą już od 6 godzin, poczęła wreszcie drzemać, a chwilami i zasypiać zupełnie. Staś, wiedząc, że kto spadnie z cwałującego wielbłąda, może się zabić na miejscu, przywiązał ją do siebie sznurem, który znalazł na siodle. Lecz po niejakim czasie wydało mu się, że pęd wielbłądów staje się mniej szybki, chociaż leciały teraz przez gładkie i miękkie piaski. W oddali widać było majaczące wzgórza, zaś na równinie rozpoczęły się zwykłe na pustyni nocne ułudy. Księżyc świecił na niebie coraz bledziej, a tymczasem przed nimi pojawiały się pełznące nisko dziwne różowe obłoki, zupełnie przezrocze, utkane tylko ze światła. Tworzyły się one, nie wiadomo dlaczego, i posuwały się naprzód, jakby popychane lekkim wiatrem. Staś widział, jak burnusy beduinów i wielbłądy różowiały nagle, wjechawszy w te oświecone przestrzenie, a następnie całą karawanę ogarniał delikatny różowy blask. Czasem obłoki przybierały barwę błękitnawą i tak było aż do wzgórz. Przy wzgórzach bieg wielbłądów zwolnił jeszcze bardziej. Naokół widać było teraz skały sterczące z piaszczystych kopców lub porozrzucane wśród osypisk w dzikim nieładzie.
Grunt stawał się kamienisty. Przebyli kilka wgłębień zasianych kamieniami i podobnych do wyschłych łożysk rzek. Chwilami drogę tamowały im wąwozy, które musieli objeżdżać. Zwierzęta poczęły stąpać ostrożnie, przebierając jakby w tańcu nogami wśród suchych i twardych kęp utworzonych przez róże jerychońskie, którymi osypiska i skały pokryte były obficie. Raz w raz któryś wielbłąd potknął się i widoczne było, że należy im dać wypoczynek. Jakoż Beduini zatrzymali się w zapadłym wąwozie i zsunąwszy się z siodeł, zabrali się do rozwiązywania juków. Idrys i Gebr poszli za ich przykładem. Poczęto opatrywać wielbłądy, rozluźniać popręgi, zdejmować zapasy żywności i wyszukiwać płaskich kamieni na założenie ogniska. Drzewa suchego ani suchego nawozu, którym posługują się Arabowie, nie było, ale Hamis, syn Hadidiego, nazrywał róż jerychońskich i ułożył z nich spory stos, który zapalił. Przez czas jakiś, gdy Sudańczycy zajęci byli wielbłądami, Staś i Nel i jej piastunka stara Dinah znaleźli się razem, w odosobnieniu. Lecz Dinah była bardziej jeszcze przerażona od dzieci i nie mogła słowa przemówić. Owinęła tylko Nel w ciepły pled i, siadłszy koło niej na ziemi, poczęła z jękiem całować jej rączki. Staś natychmiast zapytał Hamisa, co znaczy to wszystko, co się stało, ale ów, śmiejąc się, ukazał mu tylko swe białe zęby i poszedł zbierać w dalszym ciągu róże jerychońskie. Zapytany następnie Idrys odpowiedział jednym słowem – zobaczysz – i pogroził mu palcem. Gdy wreszcie zabłysło ognisko z róż, które więcej tliły się niż płonęły, otoczyli je wszyscy kołem, prócz Gebra, który został jeszcze przy wielbłądach, i poczęli jeść placki z kukurydzy oraz suszone baranie i kozie mięso. Dzieci, wygłodzone przez długą drogę, jadły również, choć Nel kleiły się jednocześnie oczy ze snu. Ale tymczasem w mdłym świetle ogniska pojawił się ciemnoskóry Gebr i, połyskując oczyma, podniósł w górę dwie małe, jasne rękawiczki i zapytał – czyje to? – Moje – odpowiedziała sennym i zmęczonym głosem Nel. Twoje, mała żmijo, syknął przez zaciśnięte zęby Sudańczyk. To znaczysz drogę dlatego, by twój ojciec wiedział, którędy nas ścigać? I tak mówiąc, uderzył ją korbaczem, strasznym batem arabskim, który przecina nawet skórę wielbłąda. Nel, lubo owinięta w gruby pled, krzyknęła z bólu i ze strachu, lecz Gebr nie zdołał uderzyć jej po raz drugi, gdyż Staś skoczył w tej chwili jak żbik, uderzył go głową w piersi, a następnie chwycił za gardło. Stało się to tak niespodziewanie, że Sudańczyk upadł na wznak, a Staś na niego i obaj poczęli przewracać się po ziemi. Chłopak na swój wiek był wyjątkowo silny, jednakże Gebr prędko dał sobie z nim radę. Naprzód oderwał od swego gardła jego dłonie, po czym obrócił go twarzą do ziemi i, przycisnąwszy mu pięścią kark, począł smagać korbaczem jego plecy. Krzyk i łzy Nel, która, chwytając ręce dzikusa, błakała go jednocześnie, by Stasiowi darował, nie byłyby się na nic przydały, gdyby nie to, że Idrys przyszedł niespodzianie chłopcu z pomocą. Był on starszy od Gebra, dlatego silniejszy i od początku ucieczki z Kharak el Sultani wszyscy stosowali się do jego rozkazów. Teraz wyrwał korbacz z rąk brata i, odrzuciwszy go daleko, zawołał – precz, głupcze! Zaćwiczę tego skorpiona! – odpowiedział, zgrzytając zębami Gebr. Lecz na to Idrys chwycił go za opończe na piersiach i, popatrzywszy mu w oczy, począł mówić groźnym, choć cichym głosem. Szlachetna Fatma zakazała tym dzieciom czynić krzywdy, ale bowiem wstawiały się za nią. Zaćwiczę, powtórzył Gebr. A ja ci powiadam, że nie podniesiesz na żadne z nich korbacza. Jeśli to uczynisz, za każde uderzenie oddam ci 10. I począł nim trząść jak gałęzią palmy, po czym tak dalej mówił. Te dzieci są własnością Smaina i gdyby które z nich nie dojechało żywe, sam Mahdi, niech Bóg przedłuży dni jego nieskończenie, kazałby cię powiesić. Rozumiesz, głupcze? Imię Mahdiego sprawiało tak wielkie na wszystkich jego wyznawcach wrażenie, że Gebr opuścił natychmiast głowę i jął powtarzać jakby z przestrachem. Allah Akbar, Allah Akbar. To jest taki okrzyk, który znaczy Bóg jest wielki, ale Arabowie wydają go w chwilach trwogi, wzywając ratunku. Staś podniósł się zziajany i zbity,
ale czuł, że gdyby ojciec mógł go w tej chwili widzieć i słyszeć, byłby dumny z niego, albowiem nie tylko skoczył bez namysłu na ratunek Nel, ale i teraz, choć razy korbacza paliły go jak ogniem, nie myślał o własnym bólu, a natomiast począł pocieszać dziewczynkę i wypytywać, czy uderzenia nie zrobiły jej krzywdy. A następnie rzekł: com dostał, tom dostał, ale on się więcej na ciebie nie porwie. Ach, gdybym miał jaką broń! Mała kobietka objęła go obu rękoma za szyję i mocząc mu łzami policzki, jęła zapewniać, że nie bardzo ją bolało i że płacze nie z bólu, tylko z żalu nad nim. Na to Staś przesunął usta do jej ucha i rzekł szepcząc: Nel, nie za to, że mnie zbił, ale za to, że ciebie uderzył. Przysięgam, że mu nie daruję. Na tym skończyło się zajście. Po pewnym czasie Gebr i Idrys, pogodzeni już ze sobą, porozciągali na ziemi opończe i pokładli się na nich, a Chamis poszedł wkrótce za ich przykładem. Beduini zasypali wielbłądą dury, po czym, wsiadłszy na dwa luźne, pojechali w stronę Nilu. Nel oparła główkę o kolana starej Dinah i usnęła. Ognisko przygasło i wkrótce słychać było tylko chrzęst dury w zębach wielbłądów. Na niebo wytoczyły się małe obłoczki, które zakrywały chwilami księżyc, ale noc była widna. Za skałami odzywało się ciągłe, żałosne skomlenie szakali. Po dwóch godzinach Beduini wrócili z wielbłądami dźwigającymi napełnione wodą skórzane wory. Podsyciwszy ogień, zasiedli na piasku i zabrali się do jedzenia. Przybycie ich zbudziło Stasia, który się poprzednio był zdrzemnął, oraz dwóch Sudańczyków i Chamisa, syna Hadidiego. Wtedy przy ognisku rozpoczęła się następująca rozmowa. – Możemy jechać? – zapytał Idrys. – Nie, albowiem musimy odpocząć, my i nasze wielbłądy. – Czy nikt nie widział was? – Nikt. Dotarliśmy do rzeki między dwiema wioskami. Z daleka tylko szczekały psy. Trzeba będzie zawsze jeździć po wodę o północy i czerpać ją w pustych miejscach, byle minąć pierwszą kataraktę. To dalej wsie już rzadsze i prorokowi przychylniejsze. Pościg pójdzie za nami z pewnością. Na to Chamis przewrócił się plecami do góry i podparłszy dłońmi twarz rzekł: mehendyści będą naprzód czekali dzieci w Elfachem przez całą noc i do następnego pociągu. Potem pojadą do Fayum, a stamtąd do Kharak. Tam dopiero zrozumieją, co się stało i wówczas muszą wrócić do Medinet, aby wysłać słowa lecące po miedzianym drucie do miast nad Nilem i jeźdźców na wielbłądach, którzy będą nas ścigali. Wszystko to zabierze najmniej 3 dni. Przedtem nie potrzebujemy męczyć naszych wielbłądów i możemy spokojnie pić dym z cybuchów. To rzekłszy, wydobył z ogniska płonący pręcik róży jerychońskiej i zapalił nim fajkę. A Idrys począł, zwyczajem arabskim, cmokać z zadowoleniem. – Dobrze to urządziłeś, synu Hadidiego – rzekł. – Ale nam trzeba korzystać z czasu i zajechać przez te 3 dni noce najdalej na południe. Odetchnę spokojniej dopiero wówczas, gdy przejedziemy pustynię między Nilem a Khargę, wielka oaza na zachód od Nilu. – Dałby Bóg, aby wielbłądy wytrzymały. – Wytrzymają – ozwał się jeden z Beduinów. – Ludzie mówią też – wtrącił Chamis – że wojska Mahdiego dochodzą już do Asuanu. Tu Staś, który nie tracił ani słowa z tej rozmowy i zapamiętał również, co przedtem mówił Idrys do Gebhra, podniósł się i rzekł: – Wojska Mahdiego są pod Chartumem. – La, la! – czyli nie, nie – zaprzeczył Chamis. – Nie zważajcie na jego słowa – odpowiedział Staś – bo on ma nie tylko skórę, ale i mózg ciemny. Do Chartumu, choćbyście co 3 dni kupowali świeże wielbłądy i pędzili tak jak dziś, zajedziecie za miesiąc. A i tego może nie wiecie, że drogę przegrodzi wam armia nie egipska, ale angielska. Słowa te uczyniły pewne wrażenie, a Staś, spostrzegłszy to, mówił dalej. Zanim znajdziecie się między Nilem a wielką oazą, wszystkie drogi na pustyni będą już pilnowane przez szereg straży wojskowych. Ha! Słowa po miedzianym drucie prędzej biegną od wielbłądów. Jakże zdołacie się przemknąć? Pustynia jest szeroka, odpowiedział jeden z Beduinów. Ale musicie trzymać się Nilu. Możemy się nawet przeprawić i gdy nas będą szukać z tej strony, my będziemy z tamtej. Słowa biegnące po miedzianym drucie dojdą do miast i wsi po obu brzegach rzeki. Mahdi ześle nam anioła, który położy palce na oczach Anglików i Turków, a nas osłoni skrzydłami. – Idrysie – rzekł Staś – nie zwracam się do Chamisa, którego głowa jest jak pusta tykwa, ani do Gebhra, który jest podłym szakalem, ale do ciebie. Wiem już, że chcecie nas zawieźć do Mahdiego i oddać w ręce Smaina.
lecz jeśli to czynicie dla pieniędzy, to wiedz, że ojciec tej małej Bint, czyli dziewczynki, jest bogatszy niż wszyscy Sudańczycy razem wzięci. I co z tego? Przerwał Idrys. Co z tego? Wróćcie dobrowolnie, a wielki Mehendys nie pożałuje wam pieniędzy i mój ojciec także. Albo oddadzą nas rządowi, który każe nas powiesić. Nie, Idrysie. Będziecie wisieli niezawodnie, lecz tylko w takim razie, jeśli was złapią w ucieczce. A tak się stanie z pewnością. Ale jeśli sami wrócicie, żadna kara was nie spotka i prócz tego zostaniecie bogatymi ludźmi do końca życia. Ty wiesz, że biali z Europy dotrzymują zawsze słowa. Otóż daję wam słowo za obu Mehendystów, że będzie tak, jak mówię. I Staś pewien był istotnie, że ojciec jego i pan Rawlinson będą stokroć woleli dotrzymać uczynionej przez niego obietnicy, niż narażać ich oboje, a zwłaszcza Nell, na okropną podróż i jeszcze okropniejsze życie wśród dzikich i rozszalałych hord Mahdiego. To też z bijącym sercem oczekiwał na odpowiedź Idrysa, który pogrążył się w milczeniu i dopiero po długiej chwili rzekł. Mówisz, że ojciec małej Bint i twój dadzą nam dużo pieniędzy? Tak jest. A czy wszystkie ich pieniądze potrafią otworzyć nam drzwi do raju, które otworzy jedno błogosławieństwo Mahdiego? Bismillah! Krzyknęli na to obaj Beduini wraz z Hamisem i Gebhrem. Staś stracił od razu wszelką nadzieję. Wiedział bowiem, że jakkolwiek ludzie na wschodzie chciwi są i przekupni, to jednak gdy prawdziwy Mahometanin spojrzy na jakąś rzecz od strony wiary, wówczas nie ma już na świecie takich skarbów, którymi dałby się skusić. Idrys zaś, zachęcony okrzykiem, mówił dalej i widocznie już nie dlatego, by odpowiedzieć Stasiowi, lecz w tej myśli, by zyskać tym większe uznanie i pochwały towarzyszów. My mamy szczęście należeć do tego pokolenia, które wydało świętego proroka, ale szlachetna Fatma i jej dzieci są jego krewnymi i wielki Mahdi je kocha. Gdy więc oddamy mu ciebie i małą Bint, on zamieni was za Fatmę i jej synów, a nas pobłogosławi. Wiedz o tym, że nawet ta woda, w której on się co rano wedle przepisów Koranu obmywa, uzdrawia choroby i gładzi grzechy, a cóż dopiero jego błogosławieństwo. Bismillah, powtórzyli Sudańczycy i Beduini, lecz Staś, chwytając się ostatniej deski ratunku, rzekł. To zabierzcie mnie, a Beduini niech wrócą z małą Bint. Za mnie wydadzą Fatmę i jej synów. Jeszcze pewniej wydadzą ją za was oboje. Na to chłopak zwrócił się do Hamisa. Ojciec twój odpowie za twoje postępki. Mój ojciec jest już w pustyni w drodze do proroka, odparł Hamis. Więc go złapią i powieszą. Tu Idrys uznał jednak za stosowne dodać otuchy swym towarzyszom. Te sępy, rzekł, które objedzą ciało z naszych kości, może nie wylęgły się jeszcze. Wiem, co nam grozi, aleśmy nie dzieci i pustynię znamy od dawna. Ci ludzie, tu wskazał na Beduinów, byli wiele razy w Berberze i wiedzą o takich drogach, którymi biegają tylko gazele. Tam nikt nas nie znajdzie i nikt nie będzie ścigał. Musimy zaiste skręcić po wodę do Bahr el-Yusef, ale później do Nilu, ale będziemy tu to czynili w nocy. Czy myślicie przy tym, że nad rzeką nie ma ukrytych przyjaciół Mahdiego? A ja ci powiem, że im dalej na południe, tym ich więcej, że i całe pokolenia, i ich szejkowie czekają tylko pory sposobnej, by chwycić za miecze w obronie prawdziwej wiary. Ci sami dostarczą wody, jadła, wielbłądów i zmylą pogoń. Zaprawdę wiemy, że do Mahdiego daleko, ale wiemy i to także, że każdy dzień przybliży nas do owczej skóry, na której święty prorok klęka do modlitw. Bismillah! Zakrzyknęli po raz trzeci towarzysze. I widać było, że powaga Idrysa wzrosła pomiędzy nimi znacznie. Staś zrozumiał, że wszystko stracone, więc chcąc przynajmniej uchronić Nel od złości Sudańczyków, rzekł. Po 6 godzinach mała panienka dojechała ledwie żywa. Jakże możecie myśleć, że ona wytrzyma taką drogę? Jeśli zaś umrze, to i ja umrę, a wówczas z czym przyjedziecie do Mahdiego? Teraz Idrys nie znalazł odpowiedzi, co widząc Staś tak mówił dalej. I jak was przyjmie Mahdi Ismail, gdy się dowiedzą, że za waszą głupotę Fatma i jej dzieci przypłacić muszą życiem? Lecz Sudańczyk opamiętał się już i odpowiedział. Widziałem, jak chwyciłeś za gardziel Gebhra. Na Allaha, tyś jest lwie szczenie i nie umrzesz. A ona... Tu popatrzył na główkę śpiącej Nel opartą na kolanach starej Dinach i dokończył jakimś dziwnie łagodnym głosem. Jej uwijemy na garbie wielbłąda gniazdko jak ptaszkowi,
aby wcale nie czuła zmęczenia i mogła spać w drodze równie spokojnie, jak śpi teraz. To powiedziawszy, podszedł ku wielbłądowi i wraz z beduinami począł na grzbiecie najlepszego z dromaderów mościć siedzenie dla dziewczynki. Gadali przy tym dużo i sprzeczali się trochę, ale wreszcie za pomocą powrozów, koców oraz bambusowych drążków urządzili coś w rodzaju głębokiego, nieruchomego kosza, w którym Nel mogła siedzieć lub leżeć, lecz z którego nie mogła spaść. Nad tym siedzeniem, tak obszernym, że i Dinah mogła się w nim pomieścić, rozpięli płócienny daszek. — Oto widzisz — rzekł Idrys do Stasia. — Jaja przepiórki nie potłukłyby się w tych łokach. Stara niewiasta pojedzie z panienką, aby jej służyć i we dnie i w nocy. Ty siądziesz ze mną. Ale możesz jechać przy niej i czuwać nad nią. Staś był rad, że uzyskał choć tyle. Zastanowiwszy się nad położeniem, doszedł do przekonania, że najprawdopodobniej złapią ich, zanim dojadą do pierwszej katarakty. I ta myśl dodała mu otuchy. Tymczasem chciało mu się przede wszystkim spać. Obiecywał więc sobie, że przywiąże się jakimś powrozem do siodła i ponieważ nie będzie musiał podtrzymywać Nel, zaśnie na kilka godzin. Noc czyniła się już bledsza i szakale przestały skomleć wśród wąwozów. Karawana miała zaraz wyruszyć, ale Sudańczycy, spostrzegłszy brzask, udali się za odległą o kilka kroków skałę i tam, zgodnie z przepisami Koranu, poczęli ranne obmywania, używając jednakże piasku zamiast wody, której pragnęli zaoszczędzić. Następnie zabrzmiały ich głosy odmawiające sobh, czyli pierwszą poranną modlitwę. Wśród głębokiej ciszy słychać było wyraźnie ich słowa: w imię litościwego i miłosiernego Boga, chwała niech będzie Panu, Władcy świata, litościwemu i miłosiernemu w dniu sądu. Ciebie wielbimy i wyznawamy, Ciebie błagamy o pomoc. Prowadź nas po drodze tych, którym nie szczędzi z dobrodziejstw i łaski, nie zaś po ścieżkach grzeszników, którzy ściągnęli na się gniew Twój i którzy błądzą. Amen. A Staś, słuchając tych głosów, podniósł oczy w górę i w tej dalekiej krainie wśród płowych, głuchych piasków począł mówić: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielu. Rozdział 8. Noc bladła. Ludzie mieli już siadać na wielbłądy, gdy nagle spostrzegli pustynnego wilka, który wtuliwszy ogon pod siebie, przebiegł wąwóz o 100 kroków od karawany i wydostawszy się na przeciwległe płaskowzgórze, biegł dalej z wszelkimi oznakami strachu, jakby uciekał przed jakimś nieprzyjacielem. W egipskich pustyniach nie masz takich dzikich zwierząt, przed którymi wilki czułyby trwogę, i dlatego widok ten zaniepokoił wielce sudańskich Arabów. Cóż by to być mogło? Czyżby nadchodziła już pogoń? Jeden z beduinów drapał się szybko na skałę, ale zaledwie spojrzał, zsunął się z niej jeszcze prędzej. — Na proroka! — zawołał zmieszany i przelękły. — Chyba lew bierze ku nam i jest już tuż! A wtem spoza skał ozwało się basowe hu, po którym Staś i Nel zakrzyknęli razem: Saba! Saba! Ponieważ po arabsku znaczy to lew, więc beduini przestraszyli się jeszcze bardziej, lecz Chamis roześmiał się i rzekł: ja znam tego lwa! To powiedziawszy, gwiznął przeciągle i w tejże chwili olbrzymi Brytan wpadł między wielbłądy. Ujrzawszy dzieci, skoczył ku nim, przewrócił z radości Nel, która wyciągnęła do niego ręce, wspiął się na Stasia, następnie skowycząc i poszczekując obiegł oboje kilkakrotnie, znów przewrócił Nel, znów wspiął się na Stasia i wreszcie, ległszy u ich stóp, począł ziać. Boki miał zapadłe. Z wywieszonego języka spadały mu płaty piany. Machał jednak ogonem i podnosił oczy pełne miłości na Nel, jakby jej chciał powiedzieć: ojciec twój kazał mi cię pilnować, więc oto jestem. Dzieci siadły przy nim z jednej i drugiej strony i poczęły go pieścić. Dwaj beduini, którzy nie widzieli nigdy podobnej istoty, spoglądali na niego ze zdumieniem, powtarzając: na Boga, to wielki pies! On zaś leżał przez jakiś czas spokojnie, następnie podniósł jednak łeb, wciągnął powietrze w swój czarny, podobny do ogromnej trufli nos, zawietrzył i skoczył ku wygasłemu ognisku, przy którym leżały resztki pożywienia. W tej samej chwili kozie i baranie kości poczęły trzaskać i kruszyć się jak słomki w jego potężnych zębach. Po 8 ludziach, licząc ze starą Dinah i z Nel, było tego dosyć sporo, nawet dla takiego kelb kebir.
Lecz Sudańczycy zakłopotali się jego przybyciem i dwaj wielbłądnicy, odwoławszy na bok Chamisa, poczęli z nim rozmawiać z niepokojem, a nawet ze wzburzeniem. Ibis przyniósł tu tego psa, zawołał Gebr. I jakim sposobem trafił tu za dziećmi, skoro do Kharak przyleciały koleją? Zapewne śladem wielbłądów, odpowiedział Chamis. Źle się stało. Każdy, kto zobaczy go przy nas, zapamięta naszą karawanę i wskaże, którędy przechodziła. Trzeba się go pozbyć koniecznie. Ale jak? Spytał Chamis. Jest strzelba, weź ją i strzel mu w łeb. Jest strzelba, ale ja nie umiem z niej strzelać, chyba że wy umiecie. Chamis od biedy byłby może potrafił stać, bowiem kilkakrotnie otwierał przy nim swoją broń i zamykał. Lecz żal mu było psa, którego polubił, opiekując się nim jeszcze przed przyjazdem dzieci do Medinet. Wiedział natomiast doskonale, że obaj Sudańczycy nie mają żadnego pojęcia, jak obchodzić się z bronią najnowszego systemu i że nie dadzą sobie z nią rady. Jeśli wy nie umiecie, rzekł z chytrym uśmiechem, to psa mógłby zabić tylko ten mały chrześcijanin. Ale ta strzelba może wystrzelić kilka razy z rzędu, więc nie radzę dawać mu jej do ręki. Niech Bóg broni, odpowiedział Idrys. Bo wystrzelałby nas jak przepiórki. Mamy noże, zauważył Kepr. Spróbuj, ale pamiętaj, że masz i gardło, które pies rozerwie, nim go zakujesz. Co więc robić? Achamis ruszył ramionami. Dlaczego wy chcecie tego psa zabić? Choćbyście go potem przysypiali piaskiem, hieny go wygrzebią. Pogoń znajdzie jego kości i będzie wiedziała, że nie przeprawiliśmy się przez Nil, lecz uciekaliśmy z tej strony. Niech leci za nami. Ilekroć Beduini pojadą po wodę, a my się skryjemy w jakim wąwozie, możecie być pewni, że pies zostanie przy dzieciach. Allah. Lepiej, że teraz przyleciał, bo inaczej byłby prowadził pogoń naszym śladem aż do Berberu. Karmić go nie potrzebujecie, gdyż jeśli mu resztek po nas nie starczy, to o hiena albo szakala nie będzie mu trudno. Zostawcie go w spokoju, mówię wam, i nie traćmy czasu na gadanie. Może masz słuszność, rzekł Idrys. Jeśli mam słuszność, to mu dam i wody, ale aby sam nie latał do Nilu i nie pokazywał się w wioskach. W ten sposób został rozstrzygnięty los Saby, który, wypocząwszy nieco i pożywiwszy się należycie, wychłeptał w mgnieniu oka miskę wody i puścił się z nowymi siłami za karawaną. Wjechali teraz na wysoką płaszczyznę, na której wiatr pomarszczył piasek i z której widać było na obie strony ogromną przestrzeń pustyni. Niebo przybrało barwę muszli perłowej. Lekkie chmurki zgromadzone na wschodzie mieniły się jak opale, po czym nagle zabarwiły się złotem. Strzelił jeden promień, potem drugi i słońce, jak zwykle w krajach południowych, w których nie ma prawie zmierzchu i świtu, nie wzeszło, ale wybuchnęło zza obłoków jak słup ognia i zalało jasnym światłem widnokrąg. Poweselało niebo, poweselała ziemia i niezmierne obszary piaszczyste odkryły się oczom ludzkim. – Musimy pędzić – rzekł Idrys – bo stąd widać nas z daleka. Jakoż wypoczęte i napojone wielbłądy pędziły z szybkością gazeli. Saba pozostał za nimi, ale nie było obawy, by się zabłąkał i nie zjawił na pierwszym popasie. Dromader, na którym jechał Idrys ze Stasiem, biegł tuż obok wierzchowca Nel, tak że dzieci mogły rozmawiać swobodnie. Siedzenie, które wymościli Sudańczycy, okazało się wyborne i dziewczynka wyglądała w nim rzeczywiście jak ptaszek w gniazdku. Nie mogła spaść, nawet śpiąc, i jazda męczyła ją daleko mniej niż w nocy. Jasne światło dzienne dodało obojgu dzieciom otuchy. W serce Stasia wstąpiła nadzieja, że skoro Saba ich doścignął, to i pogoń potrafił uczynić to samo. Tą nadzieją podzielił się natychmiast z Nel, która uśmiechnęła się do niego po raz pierwszy od chwili porwania. – A kiedy nas dogonią? – spytała po francusku, by Idrys nie mógł ich zrozumieć. – Nie wiem. Może dziś jeszcze, może jutro, może za 2 lub 3 dni. – Ale nie będziemy jechali z powrotem na wielbłądach? – Nie, dojedziemy tylko do Nilu, a Nilem do Elwasta. – To dobrze, oj dobrze. Biedna Nel, która tak lubiła poprzednio tę jazdę, miała jej teraz widocznie dosyć. Nilem do Elwasta i do tatusia, poczęła powtarzać sennym głosem. I ponieważ na poprzednim postoju nie wyspała się należycie, więc usnęła znowu głębokim snem, takim, jakim po wielkim zmęczeniu śpi się nad ranem. Tymczasem Beduini pędzili wielbłądy bez wytchnienia i Saj zauważył, że kierują się w głąb pustyni. Więc chcąc zachwiać Widrysie pewność, że zdołają ujść przed pogonią, a zarazem pokazać mu, że sam liczy na nią niezawodnie, rzekł. Odjeżdżacie od Nilu i od Bahr Yusef, ale nic wam to nie pomoże, bo przecie nie będą was szukali nad brzegiem, gdzie wsie leżą jedna przy drugiej, ale w głębi.
A Idrys zapytał: skąd wiesz, że odjeżdżamy od Nilu, skoro brzegów nie możesz stąd dostrzec? Bo słońce, które jest po wschodniej stronie nieba, grzeje nas w plecy. To znaczy, że skręciliśmy na zachód. Mądry z ciebie chłopiec, rzekł z uznaniem Idrys. Po chwili zaś dodał: ale ani pogoń nas nie doścignie, ani ty nie uciekniesz. Nie, odrzekł Staś, ja nie ucieknę. Chyba z nią. I ukazał na śpiącą Nel. Do południa pędzili prawie bez wytchnienia, ale gdy słońce wzbiło się wysoko na niebo i poczęło przypiekać, wielbłądy, które z natury mało się pocą, oblały się jednak potem i bieg ich stał się znacznie wolniejszy. Karawanę otoczyły znowu skały i osypiska. Wąwozy, które w czasie deszczów zmieniają się w łożyska strumieni, czyli tak zwane khory, zdarzyły się coraz częściej. Beduini zatrzymali się na koniec w jednym z nich, całkiem ukrytym wśród skał. Lecz zaledwie zsiedli z wielbłądów, podnieśli krzyk i rzucili się naprzód, schylając się co chwila i ciskając przed siebie kamieniami. Stasiowi, który jeszcze nie zsunął się z siodła, przedstawił się dziwny widok. Oto, spośród suchych krzaków porastających dno khoru, wysunął się duży wąż i wijąc się z szybkością błyskawicy między okruchami skał, umykał do jakiejś znanej sobie kryjówki. Beduini ścigali go zaciekle, a na pomoc im podskoczył gepr z nożem w ręku. Ale z powodu nierówności gruntu zarówno trudno trafić węża kamieniem, jak przygwoździć go nożem. Wkrótce też wrócili wszyscy trzej z widocznym na twarzach przestrachem. I zabrzmiały zwykłe u Arabów okrzyki: Allah, Bismillah, Mashallah. Następnie obaj Sudańczycy poczęli spoglądać jakimś dziwnym, zarazem badawczym i pytającym wzrokiem na Stasia, który nie rozumiał wcale, o co chodzi. Tymczasem Nel zsiadła także z wielbłąda i jakkolwiek mniej była zmęczona niż w nocy, Staś rozciągnął dla niej wojłok w cieniu na równym miejscu i kazał się jej położyć, by mogła, jak mówił, rozprostować nóżki. Arabowie zabrali się do południowego posiłku, który jednak składał się tylko z sucharów i daktyli oraz z łyku wody. Wielbłądów nie pojono, albowiem piły w nocy. Twarze Idrysa, Gebhra i Beduinów były wciąż frasobliwe i postój odbywał się w milczeniu. Na koniec Idrys odwołał Stasia na bok i począł wypytywać go z twarzą zarazem tajemniczą i niespokojną. – Widziałeś węża? – Widziałem. – Nie tyś go zaklął, by się nam ukazał? – Nie. Spotka nas jakieś nieszczęście, gdyż ci głupcy nie zdołali węża zabić. Spotka was szubienica. Milcz, czy twój ojciec jest czarownikiem? Jest, odpowiedział bez wahania Staś, zrozumiawszy w jednej chwili, że ci dzicy i przesądni ludzie uważają ukazanie się płaza za złą wróżbę i za zapowiedź, że ucieczka im się nie uda. To więc twój ojciec nam go zesłał, odpowiedział Idrys. Ale powinien zrozumieć, że za jego czary możemy się pomścić na tobie. Nic mi nie zrobicie, gdyż przypłaciliby za moją krzywdę synowie Fatmy. I to już zrozumiałeś? Ale pamiętaj, że gdyby nie ja, byłbyś spłynął krwią pod korbaczem Gebhra. Ty i mała Bint także. Wstawię się też tylko za tobą, a Gebr pójdzie na powróz. Na to Idrys popatrzył na niego przez chwilę jakby ze zdziwieniem i rzekł: życie nasze nie jest jeszcze w twoich rękach, a ty przemawiasz już do nas jak nasz pan. Po chwili zaś dodał: dziwny z ciebie uled, czyli chłopiec. I takiego jeszcze nie widziałem. Byłem dotychczas dobry dla was, lecz ty się miarkuj i nie groź. Bóg karze zdradę, odpowiedział Staś. Było jednak rzeczą widoczną, że pewność, z jaką mówił chłopak, w połączeniu ze złą wróżbą pod postacią węża, który zdołał umknąć, zaniepokoiła w wysokim stopniu Idrysa. Siadłszy już na wielbłąda, powtórzył kilkakrotnie: tak, ja byłem dla was dobry. Jakby na wszelki wypadek chciał wyrazić to Stasiowi w pamięć. A następnie zaczął przesuwać ziarnka różańca wyrobione ze skorupy orzecha, dum i modlić się. Koło godziny drugiej po południu upał, mimo iż pora była zimowa, uczynił się niezwykły. Na niebie nie było żadnej chmurki, ale krańce widnokręgu poszarzały. Nad karawaną unosiło się kilka sępów, których rozpostarte szeroko skrzydła rzucały ruchome, czarne cienie na płowe piaski. W rozpalonym powietrzu czuć było jakby swąd. Wielbłądy, nie przestając pędzić, poczęły dziwnie chrząkać. Jeden z Beduinów zbliżył się do Idrysa. Zanosi się na coś niedobrego, rzekł. Co myślisz? Zapytał Sudańczyk. Złe duchy zbudziły wiatr śpiący na zachodzie pustyni, a ów wstał z piasków i bierze ku nam.
Idrys podniósł się nieco na siodle, popatrzył w dal i odpowiedział. Tak jest, idzie z zachodu i południa, ale on nie bywa tak wściekły jak Chamisin, czyli wiatr również południowo-zachodni wiejący tylko na wiosnę. 3 lata temu zasypał jednak koło Abu Hamel całą karawanę, a odwiał ją dopiero zeszłej zimy. Jalla! Może mieć dosyć siły, by pozatykać nozdrza wielbłądów i wysuszyć wodę w workach. Trzeba pędzić, by zawadził nas jednym tylko skrzydłem. Lecimy mu w oczy i nie potrafimy go ominąć. Im prędzej przyjdzie, tym prędzej przewieje. To rzekłszy, Idrys uderzył wielbłądła korbaczem, a za jego przykładem poszli inni. Przez jakiś czas słychać było tylko tępe razy grubych batów, podobne do klaskania w dłonie i okrzyki Jalla! Na południowym zachodzie białawy przedtem widnokrąg pociemniał. Upał trwał ciągle i słońce paliło głowy jeźdźców. Sępy wzbiły się widocznie bardzo wysoko, albowiem cienie od ich skrzydeł malały coraz bardziej, a w końcu znikły zupełnie. Uczyniło się duszno. Arabowie krzyczeli na wielbłądy, póki nie wyschły im gardła, po czym umilkli i nastała cisza śmiertelna, przerywana stękaniem zwierząt. Małe 2 liski piaskowe o ogromnych uszach przemknęły się koło karawany, uciekając w stronę przeciwną. Ten sam Beduin, który poprzednio rozmawiał z Idrysem, ozwał się znowu jakimś dziwnym, jakby nie swoim głosem. To nie będzie zwykły wiatr. Ścigają nas złe czary. Wszystkiemu winien wąż. Wiem, odparł Idrys. Patrz, powietrze drży. Tego nie bywa w zimie. Jakoż rozpalone powietrze poczęło drgać, a wskutek złudzenia oczu jeźdźcom wydało się, że drgają i piaski. Beduin zdjął z głowy przepoconą myckę i rzekł. Serce pustyni bije trwogą. A wtem drugi Beduin, jadący na czele jako przewodnik wielbłądów, odwrócił się i jął wołać. Idzie już, idzie! I rzeczywiście wiatr nadchodził. W oddali pojawiła się jakby ciemna chmura, która czyniła się w oczach coraz wyższą i zbliżała się do karawany. Poruszyły się też naokół najbliższe fale powietrza i nagle podmuchy poczęły skręcać piasek. Tu i ówdzie tworzyły lejki, jakby ktoś wiercił kijem powierzchnię pustyni. Miejscami wstawały chybkie wiry, podobne do kolumienek cienkich u spodu, a rozwijanych jak purpusze w górze. Ale wszystko to trwało przez jedno mgnienie oka. Chmura, którą pierwszy ujrzał przewodnik wielbłądów, nadleciała z niepojętą szybkością. W ludzi i zwierzęta uderzyło jakoby skrzydło olbrzymiego ptaka. W jednej chwili oczy i usta jeźdźców napełniły się kurzawą. Tumany pyłu zakryły niebo, zakryły słońce i na świecie uczynił się mrok. Ludzie poczęli tracić się z oczu, a najbliższe nawet wielbłądy majaczyły jak we mgle. Nie szum, bo na pustyni nie ma drzew, ale huk wichru głuszył nawoływania przewodnika i ryk zwierząt. W powietrzu czuć było taką woń, jaką wydaje czad węgli. Wielbłądy stanęły i odwróciwszy się od wiatru, powyciągały długie szyje w dół, tak że nozdrza ich dotykały prawie piasku. Sudańczycy nie chcieli jednak pozwolić na postój, gdyż karawany, które się wstrzymują w czasie huraganu, bywają często zasypywane. Najlepiej wtedy jest pędzić razem z wichrem, ale Idrys i Gebr nie mogli tego uczynić, albowiem w ten sposób wracaliby do Fayumu, skąd spodziewali się pogoni. Więc gdy pierwsze uderzenie przeszło, pognali znów wielbłądy. Nastała chwilowa cisza, lecz rudy mrok rozpraszał się bardzo powoli, albowiem słońce nie mogło przebić się przez tumany zawieszone w powietrzu. Grubsze i cięższe drobinki piasku poczęły jednak opadać. Napełniły one wszystkie szpary i załamania w siodłach i zatrzymywały się w fałdach odzieży. Ludzie i zwierzęta za każdym oddechem wciągali pył, który drażnił ich płuca i skrzypiał w zębach. Przy tym wicher mógł się zerwać na nowo i przesłonić całkiem świat. Stasiowi przyszło na myśl, że gdyby w chwili takich ciemności znalazł się na jednym wielbłądzie z Nel, to mógłby go zawrócić i uciekać z wiatrem na północ. Kto wie, czy by dostrzeżono ich wśród mroku i zamętu żywiołów. A jeśli by zdołali dotrzeć do pierwszej lepszej wioski nad Bahr Yusef przy Nilu, byliby ocaleni. Idrys i Gebr nie ośmieliliby się nawet ich ścigać, albowiem wpadliby natychmiast w ręce miejscowych zabitów. Staś, zważywszy to wszystko, trącił w ramię Idrysa i rzekł – daj mi gurdę z wodą. Gurda to jest naczynie podróżne do napojów, takie z drewna, ze skóry lub metalowe. Idrys nie odmówił, gdyż jakkolwiek rano skręcili znacznie w głąb pustyni i byli dość daleko od rzeki, mieli wody dość, a wielbłądy napiły się obficie w czasie nocnego postoju. Prócz tego –
Jako człowiek obeznany z pustynią wiedział, że po huraganie przychodzi zwykle deszcz i wyschnięte chory zmienia chwilowo na strumienie. Stasiowi chciało się rzeczywiście pić, więc pociągnął dobrze wody, po czym nie oddając gurdy, trącił znowu w ramię Idrysa. – Zatrzymaj karawanę. – Dlaczego? – zapytał Sudańczyk. – Dlatego, że chcę przesiąść się na wielbłąda małej Bint i dać jej wody. Linach ma większą gurdę od mojej. Ale jest łakoma i pewnie ją wypiła. Musiało się też nasypać dużo piasku do siodła, które uczyniliście podobnym do kosza. Linach nie da sobie z tym rady. Wiatr zerwie się za chwilę i znów wszystko zasypie. Tym bardziej mała Bint będzie potrzebowała pomocy. Idrys uderzył batem wielbłąda i przez chwilę jechali w milczeniu. Czemu nie odpowiadasz? – zapytał Staś. – Bo się namyślam, czy lepiej przywiązać cię do siodła, czy związać ci ręce z tyłu. – Oszalałeś. – Nie, ale odgadłem, coś chciał uczynić. Pogoń i tak nas doścignie, więc nie potrzebuję tego czynić. Pustynia jest w ręku Boga. Umilkli znowu. Grubszy piasek opadł zupełnie. Pozostał w powietrzu tylko subtelny czerwony pył, przez którą słońce przeświecało jak miedziana blacha. Ale widać już było dalej. Przed karawaną ciągnęła się teraz płaska równina, na której krańcu bystre oczy Arabów dostrzegły znów chmurę. Była ona wyższa od poprzedniej, a prócz tego wystrzelały z niej jakby słupy, jakby olbrzymie rozszerzone u góry kominy. Na ten widok zadrżały serca Arabów i Beduinów, albowiem rozpoznali wielkie wiry piaszczyste. Idrys podniósł ręce i zbliżywszy dłonie do uszu, począł bić pokłony nadlatującemu wichrowi. Jego wiara w jedynego Boga nie przeszkadzała mu widocznie czcić i bać się innych, albowiem Staś usłyszał wyraźnie, jak mówił. – Panie, my dzieci Twoje, a więc nie pożresz nas. A Pan właśnie nadleciał i targnął wielbłądami z siłą tak straszliwą, że omal nie poupadały na ziemię. Zwierzęta zbiły się teraz w ciasną gromadę z głowami zwróconymi w środek ku sobie. Poruszyły się całe masy piasku. Karawanę ogarnął mrok głębszy niż poprzednio, a w tym mroku przelatywały obok jeźdźców jakieś jeszcze ciemniejsze, niewyraźne przedmioty, jakby olbrzymie ptaki lub rozpędzone wraz z huraganem wielbłądy. Lęk ogarnął Arabów, którym zdawało się, że to duchy zaginionych pod piaskami zwierząt i ludzi. Wśród huku i wycia wichru słychać było dziwne głosy podobne do szlochania, to do śmiechu, to do wołania o pomoc. Lecz to były złudy. Karawanie groziło stokroć straszniejsze rzeczywiste niebezpieczeństwo. Sudańczycy wiedzieli dobrze, że jeśli który z wielkich wirów tworzących się ustawicznie w łonie huraganu pochwyci ich w swe skręty, to postrąca jeźdźców i porozprasza wielbłądy. A jeśli załamie się i zwali na nich, wówczas w mgnieniu oka usypie nad nimi olbrzymią piaszczystą mogiłę, w której będą czekali, póki następny huragan nie odwieje ich kościotrupów. Stasiowi kręciło się w głowie, tchu brakło w piersiach i oślepiał go piasek, ale zdawało mu się chwilami, że słyszy płacz i wołanie Nel. Więc myślał tylko o niej. Korzystając z tego, że wielbłądy stały w zbitej kupie i że Idrys nie może na niego uważać, postanowił przeleść po cichu na wielbłąda dziewczynki. Już nie dlatego, by uciekać, ale by jej dać pomoc i dodać odwagi. Zaledwie jednak wziął nogi pod siebie i wyciągnął ręce, chcąc schwycić za krawędź Nelinego siodła, szarpnęła nim olbrzymia pięść Idrysa. Sudańczyk porwał go jak piórko, położył przed sobą i począł go krępować palmowym powrozem, a po związaniu mu rąk przewiesił go przez siodło. Staś ścisnął zęby i opierał się jak mógł, ale na próżno. Mając wyschłe gardło i zasypane usta, nie mógł i nie chciał przekonać Idrysa, że pragnął przyjść tylko z pomocą dziewczynce, nie zaś uciekać. Po chwili jednak, czując, że się dusi, począł wołać zławionym głosem. Ratujcie małą Bint! Ratujcie małą Bint! Lecz Arabowie woleli myśleć o własnym życiu. Wieja uczyniła się tak straszna, że ani nie mogli usiedzieć na wielbłądach, ani wielbłądy ustać na miejscu. Dwaj Beduini oraz Hamis i Gebr zeskoczyli na ziemię, aby trzymać zwierzęta za postronki przywiązane do kantorów pod ich szczęką dolną. Idrys, zepchnąwszy Stasia w tył siodła, uczynił to samo. Zwierzęta rozstawiły jak najszerzej nogi, by oprzeć się wściekłej wichurze, ale brakło im sił i karawana, smagana żwirem, który zacinał jak setkami biczów i piaskiem, który kłuł jak szpilkami, poczęła to powolniej, to pośpieszniej kręcić się i cofać pod naporem. Chwilami wicher wyrywał doły pod jej nogami. To znów piasek i żwir, odbijając się o boki wielbłądów, tworzyły w mgnieniu oka kopce sięgające do ich kolan i wyżej. W
ten sposób płynęła godzina za godziną. Niebezpieczeństwo stawało się coraz straszliwsze. Idrys zrozumiał wreszcie, że jedynym zbawieniem będzie siąść na wielbłądy i lecieć z wichrem. Ale byłoby to wracać w stronę Fayumu, gdzie czekały na nich sądy egipskie i szubienica. Ha, trudno, pomyślał Idrys. Huragan wstrzymał także i pogoń, a gdy ustanie, puścimy się znów na południe. I począł krzyczeć, by siadano na wielbłądy. A wtem zaszło coś, co zmieniło całkiem położenie. Oto nagle mroczne, prawie czarne chmury piasku prześwieciły się sinawym światłem. Ciemność potem uczyniła się jeszcze głębsza, ale jednocześnie wstał śpiący na wysokościach i zbudzony przez wicher grzmot i począł przelewać się między pustynią arabską i libijską potężny, groźny, żeby być gniewny. Zdawało się, że z niebios staczają się góry i skały. Ogłuszający łoskot zmagał się, rósł, wstrząsł światem, jął obiegać cały widnokrąg. Miejscami wybuchał z siłą tak straszliwą, jakby spękane sklepienie niebieskie waliło się na ziemię. Potem znów toczył się z głuchym, ciągłym turkotem. Znów wybuchał, znów łamał się, oślepiał błyskawicą, raził gromami, zniżał się, podwyżał, huczał i trwał. Wiatr ucichł, jakby przerażony, a gdy po długim czasie gdzieś z niezmiernej oddali wrzeciące niebios zatrzasnęły się za grzmotem, nastała martwa cisza. Lecz po chwili w tej ciszy rozległ się głos przewodnika. Bóg jest nad wichrem i burzą, jesteśmy ocaleni. Ruszyli, ale otaczała ich noc tak nieprzebita, że choć wielbłądy biegły blisko, ludzie nie mogli się widzieć i musieli co chwila odzywać się głośno, by się wzajemnie nie pogubić. Od czasu do czasu jaskrawe błyskawice, sine lub czerwone, rozświecały piaszczystą przestrzeń, lecz po nich zapadała ciemność tak gęsta, że prawie namacalna. Mimo otuchy, którą wlał w serce Sudańczyków głos przewodnika, niepokój nie opuścił ich jeszcze właśnie dlatego, że posuwali się na oślep, nie wiedząc naprawdę, w którą stronę dążą, czy nie kręcą się w kółko lub nie wracają na północ. Zwierzęta potykały się co chwila i nie mogły biec prędko, a przy tym dyszały jakoś dziwnie i tak rozgłośnie, że jeźdźcom wydawało się, iż to cała pustynia dyszy z trwogi. Spadły na koniec pierwsze wielkie krople dżdżu, który prawie zawsze następuje po huraganie, a jednocześnie głos przewodnika ozwał się wśród ciemności. Khor! Byli nad wąwozem. Wielbłądy zatrzymały się na brzegu, po czym zaczęły ostrożnie zstępować ku dołowi.